Laska na basie, jak na dziewczynę, nawet trochę zna się. Nieźle szarpie druty, co? Niezła dupa, ej mała, może szarpniesz mi mojego druta. Ty masz siłę, żeby walić w te perkusje. Przecież to męski instrument jest, ty taka drobna i szczupła. Nie wolałabyś na tamburynie albo na trójkącie grać? No powiedz mała, po co ci ten bas? Po co ci ten bas? Po co ci gitara? Lepiej umyj gary, zamiast grać na garach. Po co ci ten bas? Po co ci gitara? Lepiej umyj gary, zamiast grać na garach. Daj, ja ci ustawię te gałki na piecu. Potencjometry to nie jest rzecz kobieca, bo kobiety w ogóle nie są zbyt techniczne. Delikatne są, wrażliwe, takie romantyczne. Weź pomóż jej z tym piecem, widzisz jak się męczy. Kolumna taka duża, wzmacniacz taki ciężki. Dobra, daj, ja ci to na górę wniosę, a ty idź na backstage przypudrować nosek. Po co ci ten bas? Po co ci gitara? Lepiej umyj gary, zamiast grać na gara. Po co ci ten bas? Po co ci gitara? Lepiej umyj gary, zamiast grać na gara. W sali prób znowu sami faceci przybijają żółwiki, tobie nie podają ręki. Jakbyś wcale tu nie stała, może jesteś niewidzialna? Laska z basem to rzadsze niż półpasiec. Dziś w studio gościmy basistkę. Proszę nam powiedzieć w dwóch słowach, czy pani grając na basie czuje się seksowna? A jak to jest być jedyną kobietą w zespole? Te struny takie grube, paluszki pani nie bolą? Kobiety nie nadają się do grania. Przeszkadzają im w tym geny matkowania. Facet pisze piosenkę, z której coś wynika. Kobieta o nieszczęściu, które ją spotyka. Kobiety nie idą w parze z rock'n'rollem. Osłabiają czujność, po co nam baba w zespole? Co ona miałaby robić? Gotować? Kobiety potrafią tylko konflikty generować. I takie to mądrości w internetach prawią. Rogowiecki i Grabowski, co się na kobietach znają. Po co ci ten bas? Po co ci gitara? Lepiej umyj gary, zamiast grać na garach. Po co ci ten bas? Po co ci gitara? Lepiej umyj gary, zamiast grać na garach. Po co ci ten bas? Po co ci gitara? Lepiej...